Siema, w tym krótkim filmie pokażę wam, jak pobrać darmowe, najlepsze cheaty do 5M'a. W sumie pomogą wam one nie tylko w 5M'ie. Już nagrywałem taki odcinek, ale dotyczący CSGO, więc jeżeli ktoś wyszukuje 5M, no to mu to nie wyskakuje. Za chwilę będziecie wiedzieć, o co chodzi. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i wbijajcie na nasz serwer StateRP, który niedługo startuje, link w opisie oczywiście. No więc lecimy. Pierwsze, co musimy zrobić, klikacie Windows na klawiaturze i wpisujecie Microsoft Store. Klikacie Microsoft Store, otwiera wam się coś takiego. Następnie tutaj do góry wpisujecie Crosshire, wyszykujecie to. I tutaj mamy trzy takie opcje: Crosshire Extension, Crosshire X i Crosshire V2. Tutaj macie zainstalowaną, ja to mam zainstalowane, to jest oczywiście darmowe i jest to najlepsze z tych trzech. Klikacie to. Następnie pobieracie to, macie tutaj przycisk pobierz, czy tam zainstaluj. Kiedy macie już to pobrane, odpieracie sobie 5M'a. Jeżeli macie już 5M'a, no to tutaj macie nasz StateRP, który niedługo rusza. Kiedy odpalicie 5M'a, wchodzicie na jakiś gówno serwer. Ja tutaj sobie wejdę po prostu na Mephedrona, ponieważ jest to serwer treningowy i zaraz wam pokażę, jak wygląda właśnie strzelanie na tych cheatach. Kiedy wbijecie już na sobie na jakikolwiek serwerek, wyciągacie waszą broń. Teraz tak, klikacie Windows, na waszej klawiaturze wpisujecie Crosshire V2, klikacie na to. I teraz tak, pojawia wam się kropeczka na środku celownika i w prawym górnym rogu macie jakby całe menu tego cheata, czy powiedzmy. Pod V2 możecie chować lub po prostu pokazywać to całe wasze menu. Pod Z macie zmianę koloru tej kropeczki, ja sobie zostawię oczywiście czerwoną. Pod X macie jakby kształt tej całej waszej kropeczki, ja polecam kropeczkę. No i pod C macie po prostu wielkość celownika, ja polecam na najmniejszą. No i pod F3 po prostu wyłączacie tego cheata. Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Przycelowujecie sobie, możecie sobie oddalić, żeby mieć większą perspektywę i tak się strzelacie po prostu. I macie po prostu kropeczkę. Jeżeli ktoś po prostu nie lubi tak się strzelać, to może na spokojnie sobie oddalić i wtedy ma takie oddalone jakby. Już widzicie, jak to widać, już widzicie, jak to działa, jest to takie, można powiedzieć, legalne cheaty po prostu z taką kropeczką. Więc myślę, że bardzo fajna sprawa, jeżeli ktoś właśnie nie lubi tak przycelowywać. No więc to tyle by było w tym poradniku. Taka fajna, po prostu fajna kropeczka właśnie pomagają celowanie, jeżeli nie lubicie tak z bliska, to po prostu macie tak po prostu z daleka. Myślę, że jest to bardzo fajna opcja, no i siema.